Siemano, tutaj Mitchmi Gaming, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować poradnik, jak stworzyć swój serwer non-premium Minecraft non-hamachi. Teraz tak, najpierw będziemy potrzebowali jakiegoś serwera. Tutaj mam serwer Masakra, to, ale to jest projekt na kiedy indziej, tylko taki przykładowy zrobię. I teraz tak, będziemy potrzebowali na pewno byle jakiegoś serwera, możecie nawet ściągnąć z internetu, tylko żeby był serwer jakiś. Chwileczkę tutaj zamknę. I teraz tak, wchodzimy w... Ja mam Windows 7, więc wpisujemy tutaj procent updata procent. Jeżeli macie Windows XP, jedno P za dużo. Jeżeli macie Windows XP, to musicie kliknąć uruchom, znaczy start uruchom i tam wpisać procent APB data procent. Boże, co ja mówię? CMD. Pomyliło mi się z Minecraftem. CMD i IP config. I teraz musimy znaleźć linijkę z naszym internetem, czyli szukamy bramka domyślna i musi być 192.168.0.1, znaczy najczęściej 2.168 i jakaś tam końcówka i to musicie przepisać, ale ten, co chciałem powiedzieć, nieraz jak macie tylko modem, na przykład nie macie routera albo jakiś dziwny router, to pisze na przykład 80 coś tam. I teraz tak, wpisujemy teraz to samo tutaj. Wpisujemy to samo tutaj. Hasło będzie admin. Boże. Jeżeli nie zmienialiście. To powinniście mieć hasło admin. Jeżeli zmienialiście, to username admin i tutaj to, co jak zmieniliście hasło. Ale w niektórych routerach jest tak, że macie tylko... Znaczy, no nie musicie nic wpisywać, więc próbujcie admin. Jeżeli nie działa, to nic nie wpisujcie, od razu logujcie. Albo no się zapytajcie rodziców, bo może wiedzą. Czekajcie, bo musiałem coś wpisać źle. Okej, jesteśmy i teraz, z tego co wiem, w każdym routerze musicie mieć coś takiego Advanced i wchodzicie w to. I w niektórych routerach D-Linka i tam innych będziecie mieli coś takiego jak Virtual Server czy coś takiego, to będzie to samo odpowiednik, to co ja mam tutaj. I musicie teraz tak, public port range, czyli jak będziecie mieli porty czy coś, to musicie wpisać wszędzie. W portach musicie wpisać 25565 do 25566. Tutaj tak samo jak mam. I tutaj tak, IP adres, i chyba nie będziecie mieli tego target, albo jak będziecie mieli to dobrze, to będziecie też wiedzieli. To też musimy wejść tutaj w CMD, IP config. I tutaj macie to drugie, a adres IPv4 to musicie przepisać tutaj, jak widać ja mam. I teraz protokół musi być TCP, no i zapisujemy oczywiście. Ja to już mam, więc nie będę tu nic zmieniał. I teraz tak, będziemy na pewno potrzebowali, nie musimy tego robić, ale dla pewności, żeby sprawdzić, będzie nam potrzebny program PF port checker. I wtedy wpisujemy tu port 25565, zaznaczamy TCP i check me. I w tej chwili właśnie program sprawdza, czy mamy odblokowany port, mamy IP takie i port mamy odblokowany. Tutaj wyskoczył mi błąd, że nie można spingować mojego routera, to dlatego, że ja mam zablokowane, ale to niczemu nie przeszkadza. I teraz tak, jeżeli nam działa, to tutaj ten adres IP, możecie ten tak samo wpisać twoje IP i wejść na WP i to samo IP macie tu i to podajecie kolegom, koleżankom, którzy mają wejść na twój serwer i oni wchodzą przez to IP właśnie do Minecrafta. I teraz tak, jak chcemy odpalić serwer, to tutaj w... gdzie to jest? Chwila. W server properties musimy wpisać IP, nie to co tam mieliście na tym, nie to co mieliście na stronie albo w tym port checkerze, tylko
Tylko właśnie to IP, co tutaj jest, IP adres, nie to, przepraszam, to IP adres V4 i to musicie przepisać. Nieraz będzie taki sam, co na tej stronie, no ale to zależy już od routera. I ja tutaj wpisujecie, zamykacie, odpalacie. Ciekawe, nie się włącza pluginów.